W Grójcu ruszył cykl kampów sportowych dla dzieci pod nazwą Mały Wielki Mistrz. Pierwsze spotkanie na hali Spartakus poprowadził były zapaśnik, wicemistrz olimpijski, mistrz świata i Europy Andrzej Supron. Kolejne zajęcia odbywać się będą do końca wakacji w każdy piątek w obiektach Grójeckiego Ośrodka Sportu. Witamy serdecznie mistrza naszego, oczywiście w grójeckich progach. Myślę, że to nie pierwszy i chyba nie ostatni raz, ale jeśli można, wakacje to są takim dobrym okresem do tego, by właśnie takie programy jak w tej chwili kultywować. Dla młodzieży to jest wielka frajda i to widać. Zdecydowanie tak. Ja w ogóle uważam, że ruch to najlepsza forma dla podtrzymania ogólnej sprawności fizycznej, a dla młodych ludzi sport jest czymś wyjątkowym. Powiedzmy sobie szczerze, drodzy rodzice, że najważniejsze, żeby wyciągnąć dzieci od tego wirtualnego świata, od tych smartfonów, prawda, one uciekają tam, a wiemy, że najgorsze, co może być, to jest właśnie statyczność. A jest wspaniałe różnego rodzaju programy ministerialne, jak Mały Wielki Mistrz. I właśnie dzisiaj my realizujemy ten program ministerialny po to, żeby uaktywnić dzieci. Zwłaszcza dzieci, kiedy jest przerwa szkolna w okresie pandemii. To są niezbędne elementy, które powodują, że nasze dzieci są po prostu zdrowe. A sport wnosi takie wartości, jakie naprawdę mało jaka dziedzina życia może wnieść. Człowiek wysportowany w ogóle inaczej funkcjonuje w społeczeństwie, dlatego cieszymy się, kiedy nasze dzieci są aktywne fizycznie, są aktywnie ruchowo, prawda, i są przede wszystkim zdrowe. Także ja cieszę się, że mogłem zawitać do Grójca. Z Grójcem jestem trochę emocjonalnie związany, bo tu mój przyjaciel Krzesiński nieopodal mieszka, że w Grójcu też pamiętam, kiedyś byłem na zawodach, kiedyś byłem, nie wiem, czy nawet nie byłem na otwarciu tej sali, ale wiem, że za niedługi czas będzie otwarcie kolejnej sali, więc z chęcią do was zawitam. I mam nadzieję, że w waszym społeczeństwie, wśród waszej młodzieży urodzą się z tych małych wielcy mistrzowie. No właśnie, chciałem zapytać, jeśli można, czy dzisiaj wielki mistrz właśnie z tymi małymi mistrzami w zetknięciu widzi w Grójcu, przepraszam za to słowo, ale potencjał? Ale oczywiście, wszędzie jest potencjał, a tym bardziej w małych aglomeracjach, gdzie sport jest jeszcze atrakcyjny, prawda, że nie ma tyle innych propozycji, rozrywek i tak dalej, dzieci garną się do sportu i to trzeba wykorzystać. To trzeba wykorzystać, żeby wasze dzieci, żeby nasze dzieci uprawiały sport i dobijały się do tych największych laurów. Muszę wam powiedzieć, kochani, stanąć na najwyższym stopniu podium, wysłuchać Mazurka Dąbrowskiego jest to coś, co nie da się zamienić na żadne pieniądze. I tego wam, a właściwie waszym dzieciom życzę. Właśnie, dzisiaj jest jeszcze, jeśli mogę, bo mała przerwa, wykorzystaliśmy to Mazowiecka TV, by porozmawiać. Dzisiaj jesteśmy u progu właśnie tych wielkich mistrzostw olimpijskich, gdzie właśnie triumfy naszego wielkiego mistrza są nam bardzo bliskie. Co pan by powiedział? Tak mi się wydaje, że są takie chwile, w których warto wspominać tej młodzieży nawet. Ja rozmawiałem tu z młodzieżą, że sport naprawdę wzbogacił moje życie wręcz w sposób niewiarygodny. Ja poznałem cały świat, poznałem fantastycznych ludzi, przypomniałem fantastyczne spotkanie z Ojcem Świętym, prawda, gdzie wręczałem mu proporczyk. To było coś naprawdę wyjątkowego. I to wszystko dał mi sport. Dlatego warto uprawiać. Nawet nie wszyscy mogą zostać mistrzami, ale sport, to co powiedziałem, wnosi takie wartości do mojego człowieka, wzmacnia go psychofizycznie. On w ogóle ma poczucie własnej wartości. To inaczej on później w całym tym naszym już dorosłym życiu funkcjonuje. Także namawiam was wszyscy, kochani, róbcie wszystko, żeby wasze dzieci były aktywne fizycznie. To od razu zmieni wasz świat. A Igrzyska Olimpijskie, które już są, no można powiedzieć, że dzisiaj się rozpoczynają i są czymś wyjątkowym. No te Igrzyska są też niestety wyjątkowe w tej negatywnej trochę formule, ponieważ pandemia doprowadziła, że raz, że o rok się przesunęły, drugi raz, że są obostrzenia, że nie będzie kibiców na trybunach. A to jest ten element, który powoduje, że jest ta adrenalina, prawda, ten doping, to powoduje, że robi się naprawdę wspaniałe widowisko. Jest to miejsce, gdzie wszystkie dyscypliny olimpijskie biorą udział i dlatego Igrzyska Olimpijskie są takie wyjątkowe. Ale dla sportowca, jak to się mówi, bardzo ważny jest sukces. Medal zdobyty na Igrzyskach Olimpijskich jest czymś wyjątkowym, dlatego po latach może powiedzieć, no Igrzyska były takie sobie nieciekawe, ale medal zawsze to jest medal.
to jest medal z igrzysk olimpijskich. Także na pewno sportowcy, którzy sięgną po te laury, będą zadowoleni, a to, że nie ma tej klimatu, jak ja miałem okazję być, to będą moje 9 igrzyska, najpierw w roli zawodnika, później w roli trenera, później w roli sędziego, w roli social mediów, teraz jako prezes. No więc każde igrzyska są troszeczkę inne, ale zawsze jest to ogromne wydarzenie dla sportowców, dla kibiców i dla wszystkich innych ludzi, którzy to oglądają. W imieniu oczywiście z całej społeczności Grójczyzny oczywiście dziękujemy ślicznie za wizytę i zapraszamy każdym dniu. Życzę powodzenia i naprawdę posyłajcie dzieci do sportu. Będziecie z tego zadowoleni, a na koniec może nawet dumni. Pozdrawiam. Dzisiaj odbywamy pierwszy kamp z cyklu 6 kampów, które będziemy organizowali każdego piątku w te wakacje. Więc do końca wakacji mamy już spotkanie z mistrzem sportu. Dzisiaj, jak Państwo widzicie w tle, zajęcia prowadzi pan Andrzej Supron, wielokrotny medalista mistrzostw Polski, mistrzostw Europy, wicemistrz olimpijski. No w ogóle postać, której w zasadzie nie trzeba przedstawiać. Propagator sportu zapaśniczego, zapasów wrestlingu, komentator. Bardzo medialna postać, więc zaczynamy od tego spotkania. A cały cykl jest w ogóle cyklem, która jest wynikiem współpracy Gdańskiego Ośrodka Sportu z Fundacją Droga Mistrza, gdzie zostały pozyskane środki z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. I w ramach projektu Wielki Mały Mistrz przeprowadzamy 6 kampów ze znanymi sportowcami. Zapraszamy na te kampy każdy piątek. Przyszły piątek będziemy mieli rolki, następnie siatkówka, pływanie, lekka atletyka i koszykówka. Każdy znajdzie coś dla siebie. Przypominam, każdy piątek, godzina 10:00, hala Spartakus lub obiekty ośrodka sportu. Dziękujemy.